I good moi drodzy, witam was serdecznie. Z tej strony Kucyk. dzisiaj zajmiemy się patchem, najnowszym patchem do Doty 7.06, który wyszedł 15 maja. Jakoś raz, że nie miałem czasu za bardzo, a dwa, że nawet zapomniałem, żeby zrobić film po prostu z, z omówieniem tego najnowszego update'u. Także myślę, że zabierajmy się, trochę pewnie to potrwa. Mam nadzieję, że magia o montażu trochę to usprawnie, no ale okej. Okay. W zasadzie pierwszy raz patrzę na te notatki, jeśli chodzi o ten najnowszy update, także będę z wami dopiero poznawał, jakie większe zmiany zaszły w docie. Ok. Deny Mechanics, mechaniki de denajowania creepów. Mm. Ok, Czyli jeśli będziemy denajować creepy na linii nasze to przeciwnik dostanie 30% doświadczenia. Oczywiście pomyliłem się, chodziło tu o to, że od tej pory, jeśli denajujemy de, nasze kripy na linii, to sami dostajemy 30% doświadczenia tego kripa, którego dostałby, którego expa dostałby przeciwnik. Natomiast normal deny XP increased from 50% to 70% chodzi o to, że jeśli denyjemy kripa, przeciwnikowi, to e, on nie dostanie 50% doświadczenia z tego creepa denyowanego, tylko 70%. Czyli on dostaje więcej, przeciwnik dostaje więcej expa za deny, jeśli zrobimy, i niż kiedyś, ale my też dostaniemy więcej expa za tego dinajowanego creepa. Także myślę, że okay, dalej. Mm, czyli kapliczki. Shrine now start on cooldown and become available, available at 5 minutes. Czyli okej, okay. do tej pory było tak, że gdy zaczynała się gra, wszystkie shrine były dostępne od razu, natomiast teraz mamy tak, że będą na cooldown'ie, dopiero jak wyskoczy piąta, po przekroczeniu piątej minuty gry, staną się aktywne. Jest to pewnie pewne utrudnienie dla midlanerów szczególnie i dla roamerów oraz junglerów. Jeśli wybierzemy junglera, który nie do końca sobie radzi na początku, na wczesnych levelach w dżungli, no to może mieć mały problem. Będzie musiał z buta po prostu zapierdzielać do bazy, zamiast użyć sobie szraina. Także to na pewno jest na minus dla junglerów. Um, natomiast w bazie widzę, że um, cooldown. Nie. Account, czyli liczba szrainów w bazie, z 5 na 3 się zmieniła. Ok. Dobra. Uh, shrine mana regeneration growth per minute reduced from... Ok, czyli zmniejszona została mm, co minutę z tego co widzę, e, po prostu reg region many przy użyciu Shrine'a się zwiększał co minutę. Natomiast teraz e, został on troszeczkę zmniejszony z jednego co minutę e, na sekundę do 0.75 many na sekundę co minutę. Ok, linie. Mm, dodali... Ekstra, czyli dodatkowego melee creepa na midlane do 15 minuty, rozumiem. Czyli w każdej fali będzie dodatkowy jeden melee creep do 15 minuty. Jest to dosyć duża zmiana, bo po prostu midlaner będzie teraz dostawał więcej ekspa, szybciej będzie zdobywał levela. Okej. Krypy eee, y spotykają się bliżej do wieży offlanerowej. Creep agro, to nie jest aż takie ważne, cooldown agro też nie, lane creep vision reduced, Ok, czyli wizja, którą dają creepy na linii została zmniejszona z 8, 850 lub 800 do 750, co to oznacza? Oznacza to to, że jeśli chcemy zgankować kogoś, a boimy się, że creep nas zobaczy, no to teraz będzie jego pole widzenia troszeczkę mniejsze, więc, więc będzie łatwiej po prostu gankować przeciwnika. Ok, neutrale. Został, zostało to cofnięte, co to zostało zrobione chyba w patchu 7.0 w tym update'cie, czyli że neutrale pojawiają się co dwie minuty w nieparzystych minutach, natomiast teraz będzie z powrotem się cofamy do tego, że będzie respawn neutralów w dżungli co minutę, czyli tak jak było kiedyś. Natomiast e, neutrale teraz dają za zabi po zabiciu m, 20% mniej EXPA i GOLDA. No to także troszeczkę dżunglowanie będzie mniej teoretycznie opłacalne, aczkolwiek z racji tego, jeśli będziemy szybko wbijać staki, to powinno nam się to mniej więcej zrównać, bo e, będziemy, będzie dwa razy więcej jakby tych staków z racji tego, że się będą szybciej odradzać co minutę, a nie co dwie. E, Okej, okay. coś jeszcze? Mm. Ok, czyli exp i, i gold będzie, się, będzie wzrastał o 2% co każde 7,5 minuty. Ok. Ee, creepy. Mm, siege creeps. Nie. Siege damage type versus structures increased. Ok, czyli in, w zasadzie katapulty e, będą robiły z, zamiast 150%, będą robiły 250% obrażeń budynkom. Eee, również katapulta HP została zwiększona z 550 do 825, więc dosyć dużo. Jeden, nie, kilka hitów więcej po prostu. Dwa hity, może więcej od Towera? Będzie mogła wytrzymać katapulta. Eee, siege Clips Spawn Rate Reduced from every seventh wave. Every tenth wave. Ok. Czyli, z co widzę, to taczki po prostu będą się. Pojawiać zamiast w siódmej fali? Nie. Nie do końca rozumiem. Bo tu wychodzi, że co siedem fal wychodzi taczka. Teraz będzie, że co dziesiąta fala? Nie, nie, Ha, co pięć minut. No okej, okay, niech będzie. Atrybuty. Eee, siła wszystkich bohaterów została podniesiona 0.3 Punkta. To nie dużo, ale zawsze coś. Eee, I co? Regeneracja pochodząca z siły została zwiększona z 0,03 hp do 0,06. Eee, ok. Regeneracja pasywna hp została zmniejszona o 0,25. Ten punkt mówi nam o tym, że. O, dostałem suba. Ten punkt mówi nam o tym, że będziemy mieli 1% amplifikacji, czyli zwiększenia naszych czarów, co każde 15, a czy było, co każde 15 inteligen punktów inteligencji, natomiast teraz będzie co każde 14. Um, ok, natomiast mana um, zamiast 12 punktów many na każdy uh, na każdy jeden punkt inteligencji, z 12 właśnie się teraz zmieniło na 11. Uh, base mana increased from, ok, nie do końca kumam, że bazowa mana z 50 na 75. Aha, i plus inteligencja wtedy do tego dochodzi, czyli każda jednostka będzie miała troszeczkę więcej many na start. Ekonomia. Hmm. Kasa za zabicie ML Creepa z 45 do 40, więc troszeczkę nerfik. Hmm. Reduced melee creep, gold bounty, upgrade from 3 gold per cycle to 1 gold per cycle. A, czyli z każdym kolejną linią rozumiem, zamiast zawsze zrastało 3 golda? Nie, to jest bez sensu. A teraz będzie 1 gold? linie, Wzrost? Może i tak. Kurczę, nawet nie, nie wiedziałem, że takie coś jest. Ok, Emily Range Barracks Team Bounty. Reduced from. Ok, czyli zmniejszono nagrodę za rozwalanie raksów. Troszeczkę. Dla każdego, dla, dla, dla każdego zawodnika, dla, dla każdego gracza. Uh, Russian Team Bounty Reduced From, ok, czyli tak samo z Roshanem, z 200 gold dla każdego na 150. Shrine Team Bounty From, ok. Czyli też Nerfik uh, Goldowy za zabicie, za rozwalenie shrine'a Dead Cost From uh, 100 plus NW na 50. Ok, czyli de Dead Cost From uh, 100, mm, uh, dodać Networth, to chyba o to chodzi. Nie. Może, może i tak. Zielony na 50, na 50, na 40. Nie wiem do końca, jak to będzie wychodziło, ale podejrzewam, że. Ciężko mi, Ciężko mi tu konkretnie powiedzieć bez żadnego przykładu. Wiadomo, że koszt śmierci się jakby zmieni, ale czy na plus, czy na minus, ciężko stwierdzić, bo to trzeba by to na jakimś konkretnym przykładzie sprawdzić. A ja tu nie, zam... nie mam zamiaru liczyć na nagraniu. Ok. Została zmniejszona e, kasa za rozwalenie te, te trójki Tak samo te czwórki, czyli generalnie mniej golda dostajemy za pushowanie Okej okay. <coughs> Illusion gold XP bounty from 5 plus level to dwa razy level czyli Generalnie będziemy dostawać więcej Chyba Golda za zabicie iluzji Mm, illusion building Damage Reduction. What? Illusion Building Damage reduction. Nie do końca wiem, o co tu chodzi. Wydaje mi się, że redukcja damagea. Z 50% do 60%, czyli że mniej dmage'a będą robić iluzję, ale chyba tak, chyba tak, okej. Okay. Uh, buyback cooldown increased, ok, czyli został zwiększony um, na czas oczekiwania na ponowny buyback z 7 minut na 8 minut. No, trochę może być to problem w late game'ie. Roshan now drops cheese from the second death. Ok, czyli zamiast. Czyli Roshan teraz upuszcza ser, który nam odnawia. E, nie pamiętam ile HP imany, ale dosyć dużo. E, zamiast za po trzecim zabiciu Rosha, teraz będzie po drugim zabiciu Rosha. Więc e, warto robić e, wcześniej Rosha jak najszybciej, żeby mieć ten ser, który się przydaje w tym fightach. Dalej co mamy, Roshan armor bonus per upgrade interval increased ok czyli będzie za każdym um, zabiciem Roshana, Roshan będzie miał trochę więcej armora, pancerzu Power up runes now spawn different runes on both sides of the river after Okej, okay, czyli po 40 minucie rozgrywki runy będą się rozbić w dwóch miejscach naraz Oczywiście nie będą to same runy, będą to inne runy, ale naraz będą się, czyli Valve promuje Hmm, wydaje mi się, że przez to promuje to, żeby gry trwały krócej niż, niż obecnie. Żeby to się szybsze, były bardziej dynamiczne rozgrywki e, i właśnie taki buścik po 40 minucie, żeby na przykład double damage, haste na raz dwie osoby mogły z tego samego teamu wziąć coś takiego. Apil Miss Chance no longer applies to flying units. rather using Firefly. Okej, okay. czyli jednostki, które mogą wznosić się nad e, nierównościami terenu. Czyli na przykład Batrider używając Firefly'a lub e, na przykład e, wyvern, Winter Wyvern używając Arctic Burna, czyli jednostki, które mogą przelatywać swobodnie przez jakiś obszar, nie będą mieli teraz misów od jakby uphill, czyli na, 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 na wyższym terenie. Nie ma szans, żeby zmisowały. Ok. Fixed various pathing issues with the bottom dire creep ta, uh, creeps between tier 1 and tier 2. Okej. Okay. Dobra, czyli naprawili jakieś błędy, jeśli chodzi o ścieżki creepów między te 1 a te 2. Nie do końca wiem, co to oznacza. Może to chodzi o te creepy, które czasami się jakoś dziwnie oddalają, w sensie ktoś je zluruje, jakby. I one zamiast wrócić na swoją linię, to gdzieś idą, nie wiadomo gdzie. Chyba o to chodzi. Towers uh, bonus armor based on nearby enemies, heroes, AoE increased. Ok, czyli armor zapewniony przez towerek został. Znaczy, AoE zostało zwiększone, w którym tower daje e, dodatkowy armor. Ok, respawn talents. Generalnie Valve zmieniło wszystkie talenty, jeśli chodzi o respawn, i wydaje mi się, że to jest dobre, bo to, to było naprawdę zbyt open, Na przykład na, na Lionie, nie pamiętam na którym levelu, chyba na 13, 12. Oczywiście talent z levela 10. Powodowało to, że resp respawnowałem się na tym 12 levelu 4 sekundy, chyba, albo 6 sekund. No to kurde, to jest przesada. To dużo postaci miało, mm, właśnie te wszystkie postacie miały, chyba, talent na, na respawn szybszy. Ok, i mamy tak. Warlock summons a golem on death. Wow! To nieźle. Pytanie, czy. Jest to zależne od cooldownu na ultimate, czy nie. Jeśli nie, to byłoby spoko. Czyli jeśli zabijemy Warlocka, a będzie miał 20 level i będzie miał wybrany ten, ten talent, to za każdym razem, gdy zginie na jego. w momencie śmierci, jakby upuszcza golema na, 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 na tym swoim miejscu, gdzie ginie. Spoko. E, patch. E, plus jedna sekunda Dismembera. Okej, okay, czyli jego ultimate na poziomie 20. Magnus plus e, 500 scare range. Okej. Okay. Też spoko na 25. Londruid plus 50% Spirit Bear Magic Resistance. Okej, okay, czyli mi się na 20 level będzie miał plus 50% ochrony przed magią. Lina 40 Movement Speedu na 15. Enigma plus 1 Maleficent Instance, czyli jedna dodatkowa jednostka. Nie jednostka, tylko jakby ten tick dodatkowy Malefisa. Ok, na 20. Earthshaker plus 350 Fissure Range, czyli mu się zasięg zwiększa. Clockwork plus 40 Battery Assault Damage. Na 20. Ok. Bristleback plus 10% Spell Lifesteal. Ok. Ale zaraz. Bristleback. Czy Bristleback, jego kolce chyba są fizyczne, a nie magiczne. Chyba, że te smarki są magiczne. Nawet sam nie wiem. Okej, okay, Earth Spirit, e... Target Allies. Okej, okay, tu do końca nie wiem o co chodzi. Enchantress, e, plus 6% Impetus Damage. Spoko. I taki uważam Ultimate jest dosyć groźny. Dużo zdaje. Jeśli masz się oczywiście od, 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 odpowiedniej temu, oczywiście. Brewmaster, plus 2 seconds Thunder Club Slow. Ok. Czyli na tym takim, e, op, na tym jego pierwszym skillu po prostu plus 2 sekundy slowa. Beastmaster plus 1 Bore Summon. Ok, na 15 levelu może jeszcze jednego dzika sobie przysomonować. Zeus, e, pół sekundy Lightning Bolt Mini Stun. O, proszę. No widzicie. Na 20. Lycan, e, Plus 12 Feral HP Regen. Na 15. Crystal Maiden. E, plus 50 Freezing Field Damage. E, no to może nie dużo. Shadow Shaman. Plus 4 wordy dostaje ze swojego ultimate'a. Myślę, że spoko, zawsze więcej demaidera do puszowania do walki. Wizarz e, Soul Assumption Double Strike. It's a random uh, second target uh, with, within cast range. Ok, czyli wizarza skill Soul Assumption mm, działa podobnie jak Skyrafa Ultimate na. Nie, nie, nie Ultimate. Działa podobnie jak jakikolwiek spell Skyrafa z Aganim Scepterem. Coś takiego: Winter Wyvern, plus 1 second, 1 second Cold Embrace Duration, czyli wydłuża czas trwania Heal leczenia o 1 sekundę. Witch Doctor plus 2 cask bounces, czyli dodatkowe dwa bounces od Stuna Legion Commander, plus 10% Moment Proc Chance, czyli e, pasywki Legion Commander dostaje plus 10% szansy. Spoko. Na 20 levelu. Keeper of the Light plus e, 300 Chakra Magic, czyli plus 300 many dostaje. Dazzle plus 25 Poison Touch DPS na 20, też spoko. Będzie wymówka, żeby Dazzla robić częściej pod carry. E, Chociaż na 20 levelu, e, no dalej ma znaczenie. Trend e, plus 40 Leech, Seed Damage Heal, czyli zwiększa muszę na 25 troszeczkę leczenie lub damage. Sandking, minus 50 Epicenter Attack Slow. To też spoko, myślę. Myślę, że to są wszystkie zmiany, są mm, dobre, jeśli chodzi o te postacie. no Bo mówię, to było zbyt open, moim zdaniem, te talenty do respawnu. To mamy dalej. Venomancer plus 14%, Poison Sting slow. Poison Sting to jest chyba pasywka. Więc będzie jeszcze bardziej zwalniał, aczkolwiek na 25. levelu. Ancient Apparition uh, plus 8%, 8% Ice Vortex slow, resistance, Chen. Na 20. levelu ma... Plus 1000 HP kripa. no to nieźle. Disruptor, plus 40 Thunder Strike Damage, Elder Titan 200 many na 10. Io, Tether Stance, na 25. O, widzicie. Czyli grając Io, czyli Wispem, mm, kiedyś Tether tak działał, że jeśli dwie jednostki, Io i jego sojusznik, przeszli Tetherem przez wroga, to właśnie się stunowało. Teraz jest slow. Natomiast widzę, że walwa wróciło do tego, co było kiedyś, czyli do stuna. Jakiro, Macropire Pure and Pierces Immunity. O kurczę. Macro Pire, skill Macropire u Jakiro teraz e, jest przede wszystkim pure i przechodzi przez BKB, czy inne tam. E, po prostu odporność na magię. Okej, okay. Lion plus 75 Cast Range, zwiększa mu się Cast Range. Nature's Prophet, Remove Teleportation Cooldown. Wow, na 25 levelu nie mamy cooldownu na tepce, nie? Na drugim skillu, nieźle. Oracle. Plus 0,75 sekundy Fortune's End Max Duration. Czyli niecałą sekundę wydłuża się czas trwania Ultimata. Phoenix. Plus 20% XP gain. Okej. Okay. Myślę, że fajnie. Pugna. Jeden, jedna sekunda, dodatkowa sekunda de Duration. Shadow Demon. Minus 1,5 sekundy Shadow Poison Cooldown. Okej, okay. a ciekawy jestem, jaki jest obecnie cooldown na tym. No ale nic. Spirit Breaker. Plus 35. 30... Procent greater bash damage. O, ku... a damage. Myślałem, że plus 4, 30% szansy na basha nie, 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 Ok, plus 30% greater bash damage. Ale 30% od czego? Od obecnego damage'a? Czy jakoś inaczej to się liczy? Czy od damage'a umiejętności? Nie wiem. Templar Assassin minus 8 Melt Armor Reduction na 25. jest spoko. Aczkolwiek w późniejszych etapach gry ten minus armor nie ma już aż takiego dużego znaczenia, jeśli przeciwnik buduje dużo armoru. Undying plus 15 health regeneration ok. Tekis plus 250 attack damage. Dostaje 250 damage na 25 levelu. Okej, okay. zmiany itemów. Iterlens. Iterlens uh, spell amplification increases from 5 to. Ok, mamy, czyli mamy. Eee, zwiększenie jakby naszej wteczności naszych a, magicznych ataków z 5 na 6%. Eee, co tu chodzi? Old required. Energy Booster, Ring of health, Recipe. Ok, a teraz. Aha, teraz e, Energy Booster, tak samo. Void Stone Recipe. Ok, czyli zamiast e, Ring of Halfa, teraz Void Stone. No dobra. To wszystko? Tak. Nie, zaraz, coś mi tu nie pasuje. Skoro kiedyś trzeba było mieć 900, 900, 850, 850, 600, 600. No nie, dobrze. Zmienili. 850 to tyle kosztowało? To kosztowało 875. Aha, dobra, no nieważne. OK, tyle samo jest. Dobra, Blade Mail cooldown increased. OK, został zwiększony cooldown na użyciu Blade Maila o 2 sekundy. Blightstone już nie jest unikalnym modyfikatorem ataku. Blatorn został cooldown. zwiększony na 4 sekundy. Ok, Butelka. Wróciliśmy do 650. Chyba kiedyś było 650 golda za butelkę. Czy było mniej jeszcze? Nie pamiętam. Bracer. Eee, to tam mnie ważne. W zasadzie Clarity Buff is now purgeable. Ok, Clarity Buff is now purgeable. Czyli że co? Chociażby Purifying Flames, Oracle, może jakby skancelować Clarite? Chyba. Crimson Guard. Eee, czas trwania została zwiększona o 2 sekundy. Did Lose, Damage Increased, okej, okay, o 4. Damage został zwiększony. Dagon, now instanty, okej. Okay. Dagon teraz zabija natychmiastowo Iluzję. Demon Edge eee, o 200 golda tańszy. Natomiast y, damage został o 4 zmniejszony. Desolator. Desolator nie jest teraz uni y, unikalnym modyfikatorem ataku. To może być ciekawe. Ciekawe buildy mogą z tego wyjść. Na pewno można teraz stakować lifesteal z, z deso. I nawet z A Wcześniej też można było, ale jak prokowało to chyba nie działało deso. Teraz będzie. No. Chyba, że się mylę. Ale chyba, no po prostu nie jest już więcej unikalnym modyfikatorem. Mango. Eee, koszt został obniżony o 10. Eee, nie można sprzedać, trzeba skonsumować. Fairy Fire. Kost. Eee, eee, okay. czyli cena o 5 Golda, trochę mniejsza. Eee, Forstaff. Ok, o co chodzi? Staff of Wizardy, eee, Ring of Regeneracy. Staff of. Eee, ring of Health. okej. Okay. No dobra, troszeczkę inaczej to wygląda. Eee, heist się zgadza, taka sama kwota. Hurricane Pike. Eee, daje plus 2 regenu życia. Midas. Eee, został zwiększony koszt eee, przepisu. Natomiast za każde użycie Midasa dostajemy nie 1,75, tylko teraz 1,85 EXPA pochłanianej jednostki, jakby. Gold bonus reduced from 220 to 2, dwie... ok, czyli dostajemy mniej kasy za użycie Midasa. Healing salve. Też można spurgeować, chociaż nie wiem po co, skoro można right-klikować. Nie wiem. Heart of Task Now requires a second. Ok, czyli potrzebujemy dwa Vitality Boostera zamiast jednego i przepisu. Tak jest. Um, bonus od siły został zmniejszony o 5, natomiast e, dostajemy więcej życia. Zamiast 250 dostajemy 500. Heaven's Halbert uh, Can no longer be dispelled by spell immunity. Ok, czyli. Czyli wydaje mi się, że nie, zaraz. Czyli jeśli ktoś na nas użyje halabardy, to BKB nam nie pomoże. Będziemy musieli czekać pełny czas, jakby. dopóki nam nie zejdzie ta halabarda. Normalnie, pasywnie. Myślę, że to jest spoko. Okej. Okay. Tak samo jak z, było kiedyś z Blade Mailem, że kiedyś Blade Maila odpalało się i już nam... Przepraszam, BKB się odpalało i Blade Mail nam nie robił nic złego. Mogliśmy atakować jednostkę, która ma już tego Blade Maila. Natomiast teraz BKB nam w niczym nie pomoże. I tak samo się chyba z Halabardą stało. Home of the Dominator. Um, Okej. Okay. Czyli Ring of Hell teraz będzie potrzebny zamiast e, przepisu i health regeneration zostało podniesione o dwa punkty. Mask of Madness. Eee, potrzebujemy quarter staffa zamiast przepisu, to może być spoko. Możemy sobie inaczej kupować eee, najpierw przedmioty. Eee, daje 20 damage'u i 10 attack speedu. Natomiast e, attack speed został zmniejszony delikatnie. Eee, o, i można go rozmontować. Nie trzeba sprzedawać MOMA, tylko można go zdemontować na przykład na Eco czy na przykład na quarterstaffa, można jeszcze przecież użyć do tego do Orkida. Więc fajnie. Morbid mask. Zmniej, Zmniejszony został koszt zakupu. E, bon, bonus damage Reduced. Morbid mask dawał bonus damage. Boże, nawet nie wiedziałem, no, ale został zmniejszony o 5 Solar Crest, uh, Armor Addition Removal Reduced Okej, okay, czyli e, przy użyciu Przy pasywnie mamy o 2 armora mniej Niż mieliśmy normalnie, czyli mamy 10 zamiast 12 I tak samo przy e, Traceniu chyba, no Solar Crest on enemies changed from 25% Miss Chance on target to 25% True Strike Chance on attackers ok, czyli wcześniej było tak, że było 25% e, że nasz cel na którym użyliśmy e, będzie misowo. Teraz 25% True Strike chance on attackers, czyli że teraz atakujący mają 25% szansy na True Strike chyba. Munchard Uh, Moonshard now gives half of the bonus night vision when consumed. Ok, czyli mamy połowę mniejszą wizję niż do tej pory mieliśmy, jeśli skonsumowaliśmy Moonsharda. Necronomicon. Demonic summoning duration increase. Ok, czyli 5, 5 sekund dłużej mamy mm, czas trwania tych przyzwanych jednostek z Necronomicona. Ward mm, kosztuje o 5 golda taniej. Allows for different starting items combination. Ok, czyli możemy sobie na początku gry za ten początkowy Goldzik troszeczkę inne itemy kupić. Radiance Damage on Illusion Reduced. Ok, czyli został zmniejszony damage na iluzjach. Czyli jeśli mamy jakoś nie wiem, alchemika czy kogokolwiek innego, kto korzysta z Radiansa, to nasze iluzje wysłane na linię, żeby farmić lub puszować, będą zdawały o 5 mm, damage'a mniej niż do tej pory. Refresher Orb. Now replenish. Uh, replenishes charge based abilities charge based nie hmm. do końca wiemy o co chodzi. Czy to tu na przykład chodzi o szrapnela snipera, że odnawia wszystkie ładunki, czyli nie tylko snipera, ale na przykład zamiast tylko jedno chyba chyba o to chodzi. Rot of Atos reworked, uh, reworked Rot of Atos Recipe Generalnie kwota się delikatnie zmniejszyła. Mamy 20 golda tańszy. Dwa razy staw było. One Vitality Booster. Teraz staw of Wizard i raz. Dwa razy Bracer. Ok, czyli zmieni zmieniły się też chyba e, nam tutaj mm, jakby statystyki. Sunch. E, ok, mamy zmniejszoną cenę o 100. Jasza. E, też koszt e, przepisu o 100. Attack Speed Reduced. Ok, mamy. Z, troszeczkę będziemy wolniej bić z Yashao. Ok. Manta Style. Grislip Cost Increased. Ok, z, z koszty Manty. Przepisu do Manty. O, 100 poszedł w górę. Site of Vice Cooldown Reduced. Mm, czyli został zmniejszony. Cooldown na mm, shipstiku, Shiva's e, Koszt przepisu a został zwiększony z 600 do 650. Silver Edge. Eee, tak samo z 500 do 700 Soling now requires a mango instead. OK, czyli potrzebujemy zamiast przepisu mango. Spoko. Myślę, że spoko. Arn of Shadows. Heal now acts as proper regeneration like salve rather than healing at frequent interval Ticks. Czyli urna teraz um, zachowuje ciągłość leczenia zamiast właśnie takich impulsów, że co sekundę? co pół sekundy przewracało nam trochę HP. Fajnie. Wiecie dlaczego fajnie? Bo na przykład, jeśli użyjemy urny na kimś, na wrogu, który ma, e, który korzysta z armleta, to nie będzie mógł już toglować, bo jeśli ma 0 HP, a czy 1 HP, wyłączy armleta i szybko włączy, to nie ma tutików na urnie, tylko jest stałe zmniejszanie się HP, czyli zginie. Czyli w zasadzie nie będzie można używać. To będzie dobra kontra na armlety. Mm -hmm. Tak mi się wydaje. Okay. ok, bohaterowie, Alchemist. Unstable Concoction, czyli Stun cooldown, został zwiększony z. Na, na... cały czas było 16 sekund cooldown na każdym poziomie. Teraz zostało z 22, 20, 18, 16. Ok, czyli koniec końców taki sam cooldown na ostatnim poziomie, natomiast na tych pierwszych jest większy cooldown. Unstable Concussion AoE increased, ok, czyli strefa działania 100 została zwiększona z 175 jednostek do 200. Grivel's Grid Base Bonus Gold Reduced from. Uuu! Dostał nerfika Alchemist z tego co widzę. Dobra. Grivel's Grid Bonus Per Stack increased Natomiast to troszeczkę roz, rozszerzyli mu. Mm, dobra, Grivels Grid Bonus Cup Rescaled From. Czyli. Maksymalnie mogliśmy na ostatnim poziomie dostać 36 golda dodatkowo. Za zabitą jednostkę. Natomiast teraz 28, czyli troszeczkę taki. Uh, nerfik. aczkolwiek początkowe punkty są zwiększone. Chociaż pierwszy level, pierwszy level tylko. Czyli na pierwszym level lepiej to działa niż kiedyś. Ok. Ancient Apparition, Attack Range Increased, został uh, buffa, AA. Na zasięg ataku. Ice Vortex Movement Modifier has a positive effect on Ancient Apparition. Czyli jeśli. Nie do końca wiem, czy to rozumiem. Jeśli użyjemy Ice Vortexa na sobie, to mamy jakiegoś buffa? Lub jeśli użyjemy na przeciwniku, to jesteśmy szybsi. Nie do końca wiem o co chodzi. Ok, Replace Respawn Talent. Dobra, to już omawialiśmy. Axe. Reward Scepter on Axe. Został zmieniony efekt działania Sceptera na Axie. Causes battle hunger to reduce enemy total damage output by 30% Czyli Battle hunger użyty na wrogu Zmniejsza jego e, całkowity damage O 30% I z automatu chyba zostaje nałożony battle hunger na przeciwnika Jeśli jest w 700 w promieniu 700 AOE po zabiciu kogoś z Calling Blade, czyli z Ultimate'a. Ciekawe. Bane. A reworked Bane Scepter causes Brain Sub to have a 1.5 second cooldown. Pierces spell immunity. Brain Sub. Brain Sab to jest ten spell, który zabiera przeciwnikowi HP i daje sobie. Tego to pamiętam. 14 sekundy cooldowno ma. I przechodzi przez e, BKB. Vain Agi in Growth Increased by 0.3 matching New Strength Growth. Ok Fiend's uh, grip deals damage every 0.5 seconds instead of every one. Okej, okay, czyli dwa razy częściej jest, jest damage. Jakby. Hmm, Zadawany przeciwnikowi na ultimate Beastmaster Wild Axis Cast Range Increase, czyli został zwiększony zasięg White Axów. Eee, została, zmieniona, została zmieniona jakby koszt many użycia tego spela, eee, replaced, okej, okay, to już gadaliśmy o tym, Bloodseeker, Blood Seeker Bloodrite Cooldown From eee, Bloodrite to jest eee, ten AOE spell, który ucisza i zadaje damage wrogom, wrogim jednostkom. Eee, cooldown został generalnie zmniejszony. Spoko. Bloodrite cast point reduced from. Ok, czyli troszeczkę delikatnie szybciej będziemy jakby eee, używać tego Blood Right'a. Fenty Hunter Fixed Freak and Tost uh, Scepter Interrupting the Chain if one of the target is spell, spell immune. Ok, czyli wydaje mi się, że chodzi tu o to, że teraz. Eee, Shuriken działa w ten sposób, że jeśli mamy wszystkich, załóżmy wszystkie cele e, strakowane, to jeśli rzucimy na jakąś jednostkę mm, Shurikena to nawet jeśli ma BKB, to nie przerywa to mm, jakby rzucania dalej e, shurikenem tym co jest w locie. Znaczy odbijanie się. No, to spoko. Brewmaster Drunken Haze cast point. No to cast Pointy to tam mało ważne. Znaczy w, w grze na żywo jest to ważne, natomiast na papierze nie bardzo. Ok. Drunken Haze duration Została zwiększona, tego. Mm, czas trwania tej umiejętności. hard Boulder Cast Point Reduced. Ok. Drunken Brawler Crit Increased. Czyli będziemy, będziemy pasywnie więcej e, zadawać obrażeń z tej pasywki. Replaced Respawn time. Ok, to gadaliśmy. To gadaliśmy. CK. Reality Rift Cast Point. No to nieważne. Reality, reality Rift Cooldown. Uh, koniec końców na ostatnim levelu jest taki sam. Na początkowym jest niższy cooldown. Na drugim skillu. Ok. Chaos Strike Lifesteal from. Ok, jeszcze więcej life steal ma CK teraz. Uh, phantasm Illusion Damage taken from. Ok, czyli dostają więcej damage, a, teraz iluzję z Ultimata CK'a. Chen. Mm, holy Persuasion Cooldown Reduced. Wow, to został zmniejszony cooldown. Dostałych 10 na każdym levelu. Talent, gadaliśmy. Klinks. Um, death Pack cooldown increased. Uuuu Czyli. Ultimate. Na Klinksie. Było kiedyś 45, 30 sekund, 15 sekund. Teraz jest stałe 85. To jest duży nerw dla Klinksa, moim zdaniem. Będzie mógł. Jakby, Może nie się gankować, ale nie będzie miał takiego damage'a jak a, kiedyś. Uh, death Pack duration increased. Aha, ale został zwiększony czas trwania. To też dobrze, bo zawsze. Przed jakimś gankiem zawsze nerwowo szukam jakiegoś dużego creepa, którego mogę zjeść, żeby mieć więcej damage'a i HP I szybko się to kończy, więc został wydłużony Prawie dwukrotnie Okej, okay, Clockwork gadaliśmy Crystal Maiden, Freezing Field cooldown rescaled eee, Cooldown na ultimate został zmniej... Nie, nie nie zwiększony na wczesnych poziomach, koniec końców jest taki sam Fix Scepter, Freezing Field not interrupting targets Aże co? Fixed scepter, freezing field, not interrupting targets. Czyli wychodzi na to, że były jakieś bugi, że. Że jeśli CMK miała sceptera, to jej ultimate nie zawsze jakby zamrażał przeciwników. Nie. Fixed scepter, freezing field, not interrupting targets. Czyli jakby dostawali stuna, ale nie przerywało to ich może jakiś zczelowanych spalić, coś takiego. Może o to chodzi. Okej, okay, talent, już omawialiśmy, Dark Seer, Wall of Replica slow rescaled from Okej, okay, na wczesnych levelach po prostu slow będzie mniejszy, z tego co widzę. Na ścianie na ultimacie Dark Sira. Okej, okay, Dazzle. Rework Dazzle's Scepter causes Shallow Grave to be o. Oh. What? Czyli wychodzi na to, że Dazzle w przeszłości mm. Jego scepter dawał po prostu więcej, większą, jakby premię do pancerza. Natomiast teraz daje to, że jeśli nasi sojusznicy są bardzo blisko siebie, w promieniu 450 AOE, to jeśli Dazzle na da na jednego sojusznika Shallow Grave, to wszyscy dostają Shallow Grave'a. Jeśli są w tym promieniu właśnie 450 AOE, myślę, że bardzo, bardzo dobre. No. Ok, talent omawialiśmy, Disruptor to omawialiśmy, talent Doom, Scorch Earth, Healing Damage Rescaled, czyli zostało na mniejszych levelach, mamy więcej teraz damage'u i heal'a ze Scorch Earth. devour Mana Cost Rescaled, mm, na początku mamy troszeczkę mniej many, spoko, jeśli na przykład doom, dżunglujemy Doomem. Chociaż chyba nie powinniśmy tak robić. Natomiast na ostatnim levelu mamy o 10 więcej, ale to chyba nie ma takiego dużego znaczenia. Removed Critical Strike from the small wolves in jungle. Attack damage increased by the same amount. Czyli co, że jeśli zjemy małe wilki w dżungli, to nie będziemy mieli kryta. Natomiast primarily effect this hero allowing doom to devour a small wolf without replacing the stored ability? Okay, czyli zamiast... Czyli, czyli zjemy małego wilka, no nie dostajemy e, pasywnego skilla do krytów, tylko zwiększamy mniej więcej tyle, o tyle samo damage. Do końca wiem. No okej. Okay. DK, Dragon Knight. Elder Dragon Form Frost Arrow, e, Frost Attack Slow Increased. Czyli większy slowest. Uh, Matches Movement Speed Reduction. Ok, Większy slow na jeśli atakujemy w uh, Elder Dragon formie DK. the uh, Draw Ranger. Frost Arrow are no longer. What? Frost Arrowy u Drawki już nie są modyfi unikalnym modyfikatorem ataku, czyli możemy korzystać chociażby z. Chciałem powiedzieć z DESO, ale to nie ma sensu. Ale możemy z stila chociażby korzystać. Możemy i, life i, i mieć stila i slowować naraz więc moim zdaniem Miodzio. Fajnie. Okej, okay, Earth Spirit, jak gadaliśmy, talent Earthshaker, Enchant, Enchant Totem has True Strike. Fajnie. No, czyli na tym, chyba to jest drugi skill Earth Shakera. jeżeli użyjemy Enchant Totemu, to mamy True Strike'a. Fajnie. Czyli mniej więcej tak samo jak Monkey King na swoim pierwszym skillu Bundle Strike'u. Dalej, Elder Titan Astral Spirit Hero, bonus damage increased. Czyli generalnie ten astral spirit, ten astralny duch, zadaje e, więcej damage'a bohaterem. Earth Splitter uh, Radius Increased, czyli ultimate ma większe troszeczkę średnice, jakby. Replaced, okej, okay, gadaliśmy o talencie. Enchantress Base Intelligence Increased by, Ok, bazowa inteligencja zwiększona o 2. Enchant Slow Duration uh, został zwiększony, no, na pierwszych levelach mniejszy jest, dopiero na ostatnim jest większy. Czas trwania słowa. Eee, Okej, okay. Enchant slow from, ale na każdym levelu zatem jest 55%, czyli tak jak kiedyś, nawet lepiej niż kiedyś na czwartym poziomie. Fajnie. Replay... Okej, okay. gnaliśmy o talencie, Enigma, gnaliśmy Void. Time dilation slow per effected. Cooldown increased. I tak. Ożycie time dilation. Hmm. Time dilation slow per affected cooldown increased, czyli że wolniej będzie się cooldown jakby odradzać? Nie, nie do końca zarazuję. Gyrocopter movement speed increased, czyli mamy o 5 movement speeda zwiększonego na gyro. Homing missile initial delay reduced, okej, okay, czyli Czas potrzebny na to, żeby bomba od momentu użycia skill'a do momentu startu lotu została, został obniżona o 5 sekund, czyli szybciej po prostu bomba będzie lecieć do targetu, do celu. Haskar, life break leap speed increased. Czyli e, szybkość jakby e, lecenia Haskara na swoim ultimate'cie została o 200 jednostek zwiększona. E, life break damage dealt taken from, ok, z 35% zadawanych sobie i przeciwnikowi zostało to zmienione na 34-38 i do 42%. A jo, ok, gadaliśmy Jakhiro Dual Breath Start Radius Increased. Został zwiększony jakby obszar działania e, Dual breffa. E, i został zwiększony też finalny jakby obszar, ta, obszar działania umiejętności. O talencie gadaliśmy, talencie gadaliśmy. Kunka Ghost Ship now la, uh, always crashes where Uncut target seat. O kurde. Jeśli, jeśli dobrze rozumiem, to jest to duże ułatwienie dla ludzi, którzy nie do końca wiedzą, jak grać kunką. Chociażby dla mnie. Czyli do tej pory działało to tak, że e, s, e, nie zawsze tak jak wskazaliśmy, gdzie ma statek wylądować, to tam lądował. To statek zawsze miał określony jakby y, zasięg podróży. Czyli jeśli blisko siebie... Zaznaczyliśmy, że ma tu wylądować, to statek i tak lądował trochę dalej, bo musiał przebyć jakąś odległość. Natomiast teraz dzieje się to tak, że jeśli tam wskażemy jakoś, jakieś dane miejsce, to statek zawsze tam wyląduje, po prostu zrespi się za naszymi plecami dużo wcześniej. No. Okej. Okay. Fajnie. Eee, Legion Com Commander. Eee, overwhelming Oats Cost został zwiększony. Eee. Duel Scepter now additionally grants spell immunity to your hero during, during duel. Dobra, czyli w zasadzie jak mamy Sceptera na e, legionce i używamy duela, z kimś się duelujemy, to nikt nie może nas zestunować czy cokolwiek innego, związanego z magią. Bo wcześniej można było, na przykład mogliśmy dostać stuna i... i tyle. Okej. Okay. Replaced... Okej, okay, to już gadaliśmy o talencie. Leshrac. Rework Leshrac, Scepter. Uh, while pulse nova is active every uh, point, um, 1.75 seconds lightning storm will hit one random unit within 7500. Uh, no, nie, nie, nie. nie 750 Ae. Czyli. Czyli co? 1,75%, 1,75 uh, sekundy jorun lightning storm. Uderzy randomowy, losową jednostkę, w obszarze 750 AOE I priorytetem są oczywiście herosi Ok, licz Chain, Frost, Slow, Increased Czyli Ultimate ee, zmniejsza prędkość poruszania się przeciwników Po odbiciu się oczywiście Lina, Replay, Ok, to gadaliśmy, Lion, gadaliśmy, Londroid Rabbit, Attack Speed, Increased Okay, czyli został, jest, został zwiększony atak speed przy rabidzie. Rabbit duration rescaled, natomiast jest krótszy. Mniej, mniej czasu trwa. Po prostu rabbit. Rabbit cooldown reduced. Ok, ale mamy mniejszy cooldown. I o talencie gadaliśmy. Luna. Lucent beam cast animation reduced. Ok, czyli delikatnie szybciej pierwszego spela na lunię, pierwszego skilla użyjemy na przeciwniku, czy na kimkolwiek. I grając luną. Fajnie. Bo dosyć długi, jakby jest ten czas oczekiwania na animacji. Leka nie gadaliśmy. Magnus. Movement speed reduced. Ok, mamy nerfa delikatnego na movement speed Magnusa. Rework Magnus' Scepter. Shockwave comes back. Hitting units a second time and applying a 60% slow. For 2 seconds. Distance and travel speed are increased by 50%. Return wave deals half damage to creeps. Dobra, czyli generalnie scepter na magnusie powoduje teraz to, że, e, że po prostu jeśli użyjemy Shakwawa, to ta fala, która poleci, w końcu się cofnie. Mniej więcej jak na scepterze u Shadowfinda. E, jeśli uderzy jednostki drugi raz, to będzie nakładał 60% słowa na te jednostki na 2 na sekundy. E, jakby dystans lecenia tego uh, Shockwave'a został zwiększony. A i Travel Speed, czyli czas e, prędkość lecenia lotu, jakby o 50% został zwiększony. Natomiast e, fala, która wraca, zadaje tylko połowę HP, połowę damageu creepom. Reverse Polarity no longer lasts an extra seconds on creep, czyli generalnie nie, nie jest wydłużony już czas trwania RP na creepach. Okay, talent gadaliśmy, level 25 talent e, from Minus 4% shockwave cooldown. Ok, mamy inny talent po prostu też. Na 25. Meduza. Added for Meduza. Causes Mystic Snake to turn enemies into stone for one second. Increased by 0.2 seconds per bounce. Czyli dodali aganima na Meduzę. Teraz, jeśli Meduza ma Aghanima i uderzy Mystic Snake'em przeciwnika, to ten przeciwnik, każdy przeciwnik, który dostanie Mystic Snake'iem zamienia się w kamień na sekundę. Natomiast wydłuża się ten czas, e, zamieniany w kamień, mm, po każdym bounce'ie o 0,2 sekundy. Czyli pierwsza jednostka będzie miała sekundę, potem 1,2 sekundy, 1,4, 1,6 itd., itd. Czyli ostatnia jednostka, która dostanie e, Mystic Snake'iem y może być chyba 2 sekundy. Zamieniona w kamień. Mirana. Mirana base damage increased. Ok. Bazowy damage został zwiększony na 3 na Miranie. Stormstorm Storm Second Impact Delay reduced. Ok. Czyli e, Stars Storm zawsze na Miranie działał tak, że najpierw szła jakby jedna fala, a potem delikatna, mniejsza druga. To teraz szybciej po prostu zleci ta druga fala. Stormstorma Storma. Leap Speed Bonus reduced. Ok. Czyli e, zawsze po lipie dostawaliśmy e, bonus e, poruszenia się chyba. Czyli ataku też. A chyba też. Z 10 na sekund, czas trwania na 5 sekund. Ok. Lip attack speed. Yy. Aha, tu chodziło o czas trwania po prostu tego bonusu. Dobra, a tutaj mamy. Lip attack speed bonus increased. Speed. Atak speed. Ok, dostajemy większego dwukrotnego atak speeda po lipie na mirali niż kiedyś. Ok. Monkey King. Monkey King dostał mega nerfa w tym patchu. UK Command czyli Ultimate już nie zapewnia 50, 70 lub 90 bonus damagea. Tak samo nie zapewnia bonusowego pancerza. A nie, zapewnia, przepraszam, zapewnia teraz natomiast 8, 14 lub 20 bonusowego armoru. Eee, Okej, okay. i nasze jednostki z ultimata grając monkey kingiem już nie mogą, znaczy mogą, ale nie, nie działa efekt, yy, nie kopiły jakby efektu działania Bashara lub abyssala, czyli nie stunują po prostu. Więc to jest moim zdaniem mega nerf. Dalej, eee, natomiast już te jednostki z ultimata nie atakują co 2 sekundy, tylko co 1,70. Eee, Okej, okay, był jakiś widocznie bug na Monkey Kingu, jeśli mieliśmy urnę na sobie, to od czasu do czasu przy użyciu Ultimata po prostu jeden ładunek się marnował, nie wiadomo czemu. Fixed, tree jump, uh, causing Monkey King to temporarily have bigger vision. Ok, czyli widocznie był jakiś błąd, taki że jak skakało się Monkey Kingiem po drzewach, to miało się czasami większą wizję, albo ciągle cały czas może się miało większą wizję, niż powinno się mieć ze względu na cykl dnia i nocy. Ok, Morphling. Adaptive Strike Mana Cost Rescaled. Ok, został e, zmieniony koszt e, Adaptive Strikea, jeśli chodzi o manę. Naga Siren. Song of the Siren Cast Time Increased. U. Zawsze mi to wkurza na nadze, że jest dość długi cast time na ultimatecie. Czyli, żeby odpalić ultimata, zawsze musiały upłynąć 0,8 sekundy. Teraz cała jedna sekunda. Jeszcze bardziej będę się wkurwiał. Song of the Siren cooldown. Cooldown rescaled e, został z, e, zmniejszony na pierwszym poziomie, na drugim jest taki sam i na trzecim jest większy cooldown na ultimatecie. Song of the Siren, e, Siren range rescaled from. Ale mamy większy zasięg działania. Onk of the Siren. Uh, Measure Image Illusion Damage taken, rescaled. Dostajemy więcej damage, na nasze iluzje dostają więcej po prostu damagea. O 100%. Riptide Damage Increased from. Na każdym poziomie więcej damagea zadajemy Riptide'em. Uh, Ensnare Cast Point Reduced. Ok, czyli delikatnie szybciej rzucamy siatkę niż wcześniej, ale to delikatne. Ensnare, Mana Cost, eee, Został też, myślę, że jest. Buff na po prostu siatce. Mniej many zużywa niż kiedyś. Na pierwszym poziomie troszeczkę więcej, ale na reszcie mniej. Replay jest. Eee, ok, to gadaliśmy. Necrophost. Ghost Shroud Heal Amplification Increased. Czyli jeszcze więcej dupak będzie się leczył. Z 50% zwiększenia do 75%. Night Stalker. Eee, Hunter in the Night. Uh, can now be activated during the night to grant Night Stalker flying movement? For two seconds. Cooldown. Wow. Czyli, jeśli dobrze widzę, jeśli dobrze rozumiem, to można odpalić Hunter in the night. Nie jestem pewien, czy to jest. pasywka? Czy to jest. Nie, to nie jest Ultimate. To jest pasywka. Zapewniająca szybszą, szybszą, większą szybkość poruszania się w nocy i tak dalej. Czyli teraz działa to tak, że w nocy możemy na Night Stokerze użyć jakby tej pasywki do tej pory. I na dwie sekundy mamy mm, możemy się poruszać po nierównościach terenu, tak samo jak e, e, BatRider używając. E, Boże, jak to się nazywa? Fairy Fire, czy jakoś tak, lub Arctic Berna, tak jak działa to na mm, właśnie w Winter Wyvern czy tak jak to działa na mm, posiadając Aganima na mm, na Centaurze. Na dwie sekundy możemy przez nieważny jaki teren po prostu przelecieć. Fajnie i niebezpiecznie zarazem. Ok, Oracle. Uh, fortune's End is now a root rather than a slow that sets the target to zero zero movement speed. Fortune's End. Okej, okay, nie, nie do końca wiem. Nie to ma znaczenie? Czyli że ten spell pierwszy na Oracle działa teraz jak root, czyli jak na przykład y, stun na CMC czy ultimate na Trend Protectorze, zamiast a kiedyś działało tak, nie. Tak, a kiedyś działało tak, że po prostu target, czyli cel miał zero movement speeda. Root przerywa? Aha, że przerywa? Nie. Chyba tak. że Po prostu teraz przerywa różne inkantacje. No okej. Okay. Talent. to był? Fortune's End Projectile Speed został zmniejszony. Czas jakby lotu Fortune's Enda. Purifying Flames Cast Range. Został zwiększony jeszcze Cast Range Purifying Flames. No nieźle. Ok. Outward Devour Zmienili Sceptera. Daje teraz dwa charge do Astral Imprisonmenta. I zwiększono cast range do 300 damage area stack. Ok, czyli mamy. Tylko nie wiem, czy dodatkowo dwa charge, czy łącznie dwa charge do Astral Imprisonmenta. I cast range został zwiększony o 300 damage area stacks. Czyli teraz nie zamyka wszystkich jednostek po użyciu Ultimata. Eee, nie, nie więzi ich w, astral, w tym skillu Astral Imprisonment. Tylko, no. Ciężko powiedzieć, czy to jest lepsze, czy gorsze. Podejrzewam, że gorsze. no ale zobaczymy. Phantom Lancer. Fixed Doppelganger Illusion lasting one second less than. Okej. Czyli wychodzi na to, że Doppelganger Iluzje trwały o sekundę krócej niż powinny. Dobra. Phantom Rush Agility Bonus is now granted before the first hit lands. Rather than after. Dobra. Jutapox Max Illusion Increase. znaczy mamy większą liczbę iluzji. Phoenix. Fire Spirit Duration Increased. Ok. Czyli czas trwania Fire Spiritów został zwiększony. Talent czytaliśmy. Talent czytaliśmy na podżu. Pugna. Uh, Life Drain now grants true sight. Vision over the target. What? Czyli. Jeśli dobrze rozumiem, jeśli Pugna użyje swojego Ultimate'a na jakiejś jednostce i ona w tym czasie użyje np. przykład Blade'a, to dalej będzie ten skill działał i. Chyba. I będziemy będzie miała pugna True Sight'a, czyli tak jakby miała Gem'a, czy Dasta użyła, czy e, Ward'a, Cent'raka. No nieźle. Live Drain Cast Range Reduced. Okej, okay, został zmniejszony, i to dużo, e, Cast Range. I myślę, że dobrze, bo był przesadzony na ultimate. Live Drain now has a 100 range break buffer. Czyli e, zrywa się po prostu Live Drain, czyli ultimate pugny. Po przekroczeniu 900 jednostek, e, talencie gadaliśmy. Queen of Pain. Queen of Pain. Nie wiem, czy to czytałem. Queen of Pain, e, poziom 25, talent. From no Shadow Strike cooldown to. Ok. Shadow Strike. Shadow Strike, czy to jest. Shadow Strike to jest dagger, nie? Tak. Czyli wcześniej było tak, że nie było cooldown na dagerze Natomiast teraz mamy to AOE. Czyli wszystkie, wszystkie jednostki, jeśli będą blisko siebie, to będą dostawać... Nie. Shadow Strike? A to nie był jakiś Shadow Dagger? Coś takiego? Nie, może Shadow Strike, okej. Okay. Uh, Razor, Eye of the Storm prioritizes striking static linked heroes. Okej, okay. czyli um, Ultimate Razora teraz działa w ten sposób, że... Um, będzie... czy nie było losowo, że te pioruny losowo leciały w jakieś jednostki dookoła? Rajora, natomiast teraz skupiają się raczej na jednostce, z którą jesteśmy połączeni z Linkiem. Eye of the Storm No Longer has a cast point. Ok. Riki. Base Movement Speed reduced. Ok, został zmniejszony Movement Speed na rigim. Sandking. Eh, Costic final. Eh, dobrze czytam? Costic final tak. It's no longer uh, Unique modif Attack Modifier. Czyli no dobra. Ale to myślę, że nie ma jakiejś takiej dużej różnicy, że ta pasywka już nie jest unikalnym modyfikatorem. Sunstorm Invisibility Linger Duration Rescaled Hmm, a wydaje mi się, że tu chodzi o to, że na wczesnych levelach teraz będziemy szybciej stawali się widzialni wychodząc ze, storm, ze Sandstorma. Sandstorm DPS Rescaled. Na wczesnych levelach będzie mniej damage'a. A nie, więcej damage'a będzie zadawało na wczesnych levelach. Na wszystkich levelach. Czyli łatwiej junglować na przykład. Ok, talent talencie gadaliśmy. Shadow Demon. Shadow Poison Mana Cost został zmniejszony. Soul Catcher now spreads its amplification evenly among all the enemies in the AoE. Evenly. Ok. Czyli. Czyli Soul Catcher równo jakby dzieli e, zwiększenie. Nie. Tak, zwiększenie zadawanego od porówno na AOE, na wrogów znajdujących się w pewnym AOE. Ok, e, Respawn Talent, to już gadaliśmy. Shadowfind. ok, w sumie też talent, ale nie, nie pamiętam, czy czytałem. Shadowfind. a, nie czytałem, dlatego. Kurde, mogłem wielu nie poczytać, bo. Tak, zacząłem pomijać te talenty, natomiast zapomniałem, że. że ja tylko czytałem te talenty dotyczące respawn timera. Okej, okay, no nieważne. Shadow Fiend. Będę czytał teraz wszystkie. Shadow Dużo już nie zostało. Shadow Fiend Level 25. 25. Talent from. Uh, plus 25 Shadow Race Damage. Okej, okay, czyli został zwiększony Damage o 25. Shadow Shaman Base Damage Increased. Okej, okay, został zwiększony Damage na Shadow Shamanie na początku. Mm, mass Serpent Wards. Uh, base attack range. Ok. Czyli nasze wardy z Ultimata mają o plus 50 większy zasięg ataku. Uh, to gadaliśmy. Rework, rework Silencer Scepter. Glaives now pierce spil, spell immunity and deal 100% more damage against silenced units. Myślę, że dobrze. Wcześniej było tak, że mm, na, jeśli mamy Aganima na silencerze, to wszystkim jednostkom na mapie. Nakłada efekt, e, boże, jak to się nazywało, tej klątwy chyba tak. Czyli zjedanie many i HP. Natomiast teraz e, nasz drugi spell, czyli glaivesy, glaives of wisdom, chyba, e, po prostu działają przeciwko e, odpornym na wszelką magie i zadają o 100% więcej damage'u e, jeśli są silencowani. Fajnie. Przecież silencer i tak moim zdaniem był dosyć dobre postacią, no ale okej, okay. ale fajnie, fajnie, że taka zmiana. Skywrath mage, talent, e, z plus 75 damage na plus 10% spell lifestyle fajnie też. E, Slark, intelligence gain reduced, okej, okay. będzie miał mniejszy przyrost e, many. Slark. Spectral haunt cooldown rescaled from... E, czyli na wczesnych levelach po prostu haunt, czyli... Ultimate Spectre. Ma większy cooldown. Później już nie ma znaczenia na ostatnim, czyli na 18 Spirit Breaker. Eee, respawn Talent. Co ogadaliśmy? Sven. Gaz Strength now grants a bonus strength when activated. Hmm. Czyli Ultimate Svena oprócz Damage'a daje też bonusowy. Bonusowo siłę? No to by wychodziło. Czyli daje więcej HP i jeszcze damage, a chyba. Okay. God Strength Attack Bonus Reduced. Ha, no. Teraz natomiast został zmniejszony Damage czysty Okej, okay. Tekis. To gadaliśmy. Templar Assassin Agility Gain Reduced. Został zmniejszony przyrost AG na templarce. Respawn Talent, gadaliśmy? Terrorblade. Blade Metamorphosis Movement Speed Loss Increased Czyli jeszcze mm, By the General Illusion Damage Reduction Against Buildings Czyli mamy jeszcze Bo za każdym razem, gdy używamy metamor metamor Metamorphosis na Terror Bladezie, to troszeczkę się y, mamy mniejszy, mniejszą prędkość poruszania się niż wcześniej eee... I chyba chodzi tu też o iluzję, że. ha, Czyli i wtedy, jeśli mamy użycą metamorfozę, to również dostajemy więcej? Nie, zaraz. His also affected by the general illusion damage reduction. Against buildings. Czyli mniej dostajemy chyba od budynków damage, a. Ale mogę się mylić. Jak tak? Jak jeśli mylę to możecie poprawić. Okej, okay, Tide Hunter. mana cost rescaled. Czyli na wczesnych levelach gash e, zabieramy mniej many. Później jest nie ma znaczenia na ostatnim. Aghanim's gash now does a small ground reveal on units that are hit. What? Aghanim's gash now does a small ground reveal on units. Nie do końca rozumiem. Znaczy, rozumiem co to znaczy po angielsku, ale nie, nie do końca kłam, o co tu chodzi. Że gash, jeśli mamy Aganima Powoduje niewielkie odsunięcie się, osunięcie się, odsłonięcie się ziemi na jednostkach, które dostają. Nie kumam. Nie wiem, trzeba będzie to sprawdzić. Tiny Base Damage Increase. Ok, został zwiększony Base Damage o 4, chociaż Tiny i tak miał dosyć dużo. A growth Increases Craggy Exterior Chance. Ok. Czyli nasz Ultimate powoduje że nasza pasywka, Kriggy Exterior yy, zwiększa swoją szansę. Okej. Okay. <laughs> Pytanie, czy na pierwszym, czy na ostatnim, czy na wszystkich poziomach? Nie, wam że na wszystkich. Pewnie tylko raz, okej. Okay. Trend Protector. Nature's Guise now applies a full disarming route rather than a bash on attack. Dobra, czyli jeśli wychodzimy z niewidzialności, to teraz trend nie będzie bashował przeciwnika, tylko będzie Disarmował go, czyli że przeciwnik nie będzie mógł atakować. Nie tylko tyle. Ale nie root, czyli jeszcze będzie też przywiązany delikatnie na chwilę w miejscu, czyli nie będzie mógł się poruszać. Ale i nie będzie mógł atakować, ale nie dostanie basza. Ok. Talent, gadaliśmy tusk. Improved consistency of ice shards when pushing units in out of the shards on impact. Mm. Nie do końca, Kumam. Improved consistency. Dobra, czyli jakoś po prostu chodzi o to, że do tej pory mogło być tak, że było jakoś losowo, zależnie jak się y użyło Ice Sharda na przeciwniku czy na jednostkach, to mogły albo wylecieć za, albo zostać w środku. Teraz jest to bardziej jakby jednolite. Okej. Okay. Ice Shards now starts the blockers at the cast location rather than uh, centering the blockers around the cast location. Eee, dobra. Ice Shards now starts the blockers at the cast location. Czyli wychodzi, wydaje mi się, że na to, że e, jakby jak rzucamy ten ice shards, to on tworzy na końcu takiego, jakby, nie wiem, no, to zamknięcie. I teraz jest. Teraz będzie tak, że tam, gdzie klikniemy spell, to. E, tam będą się kończyć, nie? Zaczynać, jakby, e, te zaokrąglenie. Natomiast kiedyś było tak, że. Cholera, e, nie do końca wiem. To jest napisane tak, że, że te blokery będą zaczynać się. Mm, w miejscu, w którym żeśmy kliknęli, zamiast tworzyć te blokery dookoła miejsca, w którym kliknęli, kliknęliśmy, nie do końca wiemy jak to, o co tu chodzi, ok. Ice Shards Cast Range increased as a result of the other change the effective cast range would have been ok. Okej, okay, kumam, dobra. Czyli to mniej więcej przez to, że poprzedni został zmieniony jakby mechanika, to musiał zostać wydłużony i teraz mniej więcej działa tak samo. Ice shards speed increased, okej. Okay. Czyli delikatnie szybciej ten spell jakby dochodzi do przeciwnika. Underlord, atrophy, atrophy aura damage reduction rescaled. Eee, na początkowych levelach będzie w... większa redukcja eee, damage'a u przeciwnika. Atrophy aura counter now. Linger through death. Atrophy Aura Counter now. Lingers through death. Nie do know Underlord Scepter. Atrophy Aura's bonus damage is now granted to nearby allies, heroes, for half of the bonuses. Jeszcze raz. Atrophy Aura bonus damage is now granted nearby allies for half of the bonuses. Ok Czyli, wychodzi na to, że jeśli mamy Septera na Underlordzie, to połowa damage'u, którą mamy z Atrophy Ory trafia do naszych sojuszników. Increases bonus damage duration by 30% seconds. Okej, okay. czyli dodatkowo wydłuża o 40 sekund czas trwania tego dodatkowego damage'a z Atrophy Aura. Undying, ogadaliśmy. Ursa. Base Damage Reduced. Ok, zmniejszony został Base Damage na Ursie. Uh, Vengeful Spirit. Wave of Terror Cooldown Rescaled. Czyli został na, na pierwszym levelu zwiększony, natomiast na ostatnim zmniejszony cooldown na uh, Wave of Terror. Vengeance Aura Reduced from. Uh, delikatnie został, została zmniejszona uh, na Vengeance Aura. Damage z Vengeance Aury. Venomancer, gadaliśmy. Viper. Viper Strike now deals its first tick of damage immediately. Okej, okay, czyli do tej pory było... Nie, zaraz, serio? Viper Strike to jest... Viper Strike to jest... Czy to jest Ultimate? Boże. Tak, to jest Ultimate. I do tej pory było tak, że jak użyliśmy ultimata Viperem na przeciwniku, to dopiero po chwili dostawał pierwszy, jakby, damage. Natomiast tutaj dos będzie dostawał teraz automatycznie, natychmiast będzie dostawał pierwszy ten tick, jakby porcję tego damage'u. Viper Strike Cooldown Rescaled. Mm. Kiedyś był większy. Cooldown teraz będzie trochę mniejszy na początku. Na końcu, na ostatnim poziomie ultimata będzie taki sam. Wizarz. Grave Chill Duration Increased. Ok. Czyli został e, zwiększony czas trwania Grave Chillu. Ok. Respawn. E, to gadaliśmy. Warlock. A chaotic Offering Mana Cost. Uh, increased. Został zwiększony, e, został zwiększony koszt manę na golemie. Replaced. Ok. To gadaliśmy. Wind Ranger. Wind Ranger Level 20. Talents are now. Windrun grants invisibility. Wow. Albo plus 120 Power Shot damage. To ciekawe. Wind Ranger Talent ee, plus 30% Cooldown Reduction. Albo plus 150 Attack Range. Okej, okay. Winter Wyvern Winter scares attack speed from. Winter scares. To jest ten pierwszy chyba e, spell, tak? Czy nie? Nie. Nie, nie, to się nazywa jakoś inaczej. To był Arctic Burn. Winter's Curse A, ah, to jest Ultimate. I atak Speed został zwiększony z 70 na 85. Rozumiem, że chodzi tu o przeciwników, którzy atakują tą jednostkę sojuszniczą. Ok. Czyli spontane nagadaliśmy Witch Doctor Scepter now additionally provides True Strike to Death Ward. Ooo! Czyli. Jeśli mamy ma na Witch Doktorze, to nasz Death Ward, czyli nasz ultimate ma True Strike na każdym, czyli jednostki, z, które mają e, mistrzansa Po prostu zawsze będą dostawać hita. Replace Respawn Talent gadaliśmy. Wrath e, King. Level 20 talent z plus 20 mm, siły. Do plus 10 vampiric aura Lifesteal. Ok. E, level 25. Talent z plus 20 vampiric e, aura Lifesteal. Do Reincarnation casts rough fire Blast. What? Replaces the slow. Fires rough fire Blast at half the projectile speed. Ale do kogo? Do wszystkich? Czy do jednego. Nie do końca kumam. Generalnie. Wcześniej było tak, że jak umieraliśmy i mieliśmy manę i nie mieliśmy, mieliśmy cooldownu na Ultimate, na Reincarnation, to po prostu. Wracając do życia, wszystkie jednostki dookoła nas były spowolnione. Teraz mają dostać stunem. Ale kto? Wszystkie jednostki? Jedna? Tego nie wiem. I o połowę wolniej ten projectile będzie leciał ze stuna, chyba. Zeus. E Responda ogadaliśmy. Moi drodzy, tyle. Boże, trochę się zeszło. Ponad godzinny film. No tak myślałem, że tyle to potrwa, bo dosyć dużo zmian, i muszę powiedzieć, że dosyć dużo ciekawych zmian przede wszystkim. Będzie się działo, trzeba będzie popróbować różnych rzeczy, szczególnie z desolatorem, no ale nie tylko. Tak, tak samo z halabardą, myślę, że będzie bardziej użyteczna teraz, chociaż rzadko kto chyba kupuje halabardę w. w obecnych czasach tych czasach. I tak samo Urn of Shadows będzie teraz w niektórych sytuacjach, moim zdaniem, dużo lepszy. No ale moi rodzice, zobaczymy. Mam nadzieję, że Wam się ten, te pierwsze omówienia takie przeze mnie tych zmian podobało. Wiem, że trochę się spóźniłem o dwa dni, no ale mam nadzieję, że mi wybaczycie i że z chęcią obejrzyliście to te omówienie i mniej więcej Wam trochę rozjaśniłem. Wybaczcie, jeśli w, czasami się zastanawiałem, ale pierwszy raz sam to czytałem i nie do końca wiedziałem, może co jakieś zmiany oznaczają. Natomiast koniec końców myślę, że. Myślę, że ciekawe są zmiany w tym patchu. No i zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce, nie? No, to tyle ode mnie. Łapki w górę, jeśli się podobało, piszcie komentarze, subskrybujcie kanał. Zachęcam Was bardzo do tego. No i do zobaczenia w kolejnym gameplayu z doty. Trzymajcie się, na razie.